scenę. Każda osoba, która porusza się o kuli, która ma problemy z kręgosłupem, miednicą, ze stopami, chce, abyście tutaj podeszli, bo chce się o was modlić. Przyjaciele, nazywam się Anita Rokiak i osobiście 5 lat temu poznałam Jezusa Chrystusa. Te osobiste spotkanie sprawiło to, że dziś poszedł Ewangelię, bo mam niezgodę na to, że tak wiele ludzi ma błędny obraz Boga. Ilu z was, kochani, widziało Jezusa na obrazku przedstawionego jako ten, który wisi na krzyżu czy na medaliku? Jak wyglądał ten Jezus? Był przybity do krzyża, ale nie miał na sobie żadnych ran. Co najwyżej czasami pokazane jest, jak mam przybity bok. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty był jedną wielką raną. Gdybyś tam był pod krzyżem, to nie wiedziałbyś, czy to mężczyzna, czy kobieta. On był tak zraniony. On był jedną wielką raną. On wziął na siebie wszystkie choroby świata, wszystkie. Wszystkie choroby, które były, które są i te, które jeszcze są nierozpoznane. On wziął na siebie fizycznie jako człowiek każdą chorobę. On wziął na siebie każdy grzech ludzkości. Po co on to zrobił? Abyś ty, człowieku, mógł być wolny, jeśli tylko uwierzysz w to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Ja od wielu lat słyszałam, Jezus umarł za moje grzechy, Jezus wziął wszystkie choroby, ale co z tego, jeśli nie ma w tym wiary? Dziś moimi słowami zachęcam cię, uwolnij wiary w dzieło krzyża. Uwolnij wiary w dzieło krzyża. Przyjacielu, Ewangelia jest prosta. Kto uwierzy w Syna, ma żywot wieczny. Czy wierzysz w Syna i czy masz żywot wieczny? Zastanów się, przyjacielu, co chodzi o twoje życie. Czy uwierzysz dziś Jezusowi? Człowiek nie jest Zbawicielem. Maryja nie jest Zbawicielem. Żaden święty nie jest Zbawicielem. Sam sobie nie jesteś Zbawicielem. Tylko Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, wszedł na tą ziemię i wziął fizycznie każdy grzech, każdą chorobę. On spłacił list dłużny, który należał się Tobie ze względu na grzech. Nie ma co ukrywać. Człowiek jest grzeszny, nie jest święty. Dlatego Bóg przyszedł na tą ziemię, aby stać się żywą ofiarą za grzech. I dzięki temu, jeśli przyjmiesz ofiarę Jezusa, możesz być czysty. Zbawienie to dar, na który nie możesz sobie zasłużyć. Jeśli myślisz, że dobrymi uczynkami zasłużysz sobie na zbawienie, to jesteś w błędzie. Jeśli myślisz, że po spowiedzi świętej niby będziesz bliżej Boga, to jesteś w błędzie. Jeśli myślisz, że jak przyjmiesz Eucharystię, to jesteś bliżej Boga, jesteś w błędzie. Powiem ci, kiedy będziesz blisko Boga. Kiedy pojednasz się prawdziwie z Nim. Nie przez uczynki, ale przez akt decyzji. Jak w 2015 roku wyjrzałam w swoje serce i wiedziałam, że potrzebuję Boga. Jak wiedziałam, że nie jestem na tyle święta i sprawiedliwa, aby zasłużyć na przychylność Bożą. Ale Duch Święty przekona mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I ja wtedy z głębi swojego serca zawołam do Jezusa i przeprosiłam Go za to, że jestem grzesznym człowiekiem. Przeprosiłam Go za swoje grzechy i poprosiłam o pomoc. I ja wtedy, szczerze przed Bogiem, ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem. Pan panuje. Czy Jezus panuje w Twoim życiu? Zastanówcie się, kochani. Jezus jest realny. Jezus jest życiem, On nie jest martwy.
On ma moc. Zawołajcie się do Jezusa. Zawołajcie się do Jezusa. Nie zawiedziesz się. Wielu z was się zawiodło. Zawiedliście się na Bogu. Ale ten Chrystus, którego ci głoszę, jest prawdą, życiem i drogą. Jeśli dziś zawołasz do Jezusa, będziesz zbawiony. Bez uczynków. Prosty akt wiary i szczere serce. Przypominam się, kochani, wszyscy, którzy mają problem z kręgosłupem, nogami, miednicą, chcę się o was modlić. Boża moc uzdrawia. Boża moc zbawia. Podejdź do mnie i doświadcz prawdziwej mocy Boga.